Ile pan spędza czasu na to, żeby wymyśleć, stworzyć, dobrać stylizację? To znaczy teraz już kupuję wszystko mniej więcej w tym samym stylu, czarnym, lśniącym tak zwanym, z brylantem, więc dosyć do siebie pasuje wszystko naraz, to jest dosyć wygodne. No i zawsze mogę coś stworzyć, nawet jak nie mam nic nowego. No ale akurat ostatnio rzeczywiście było trochę zakupów, było trochę też przecen bardzo fajnych na mieście. No i cóż, no i mam właściwie kilka dni latania, ale już tak z pomysłem, żeby było z rysuneczkiem może tak. Mamy w pamięci te takie ekstrawaganckie, różne stylizacje z różnych eventów. Ten styl, który teraz jest obecnie widzimy, to ewoluował? On się wykreował poprzez metodą prób i błędów? No to teraz właściwie to ma być taki dobry styl po prostu, no bo tamten styl był pomyślany też na wejście, to znaczy na to, żeby zwrócić na siebie uwagę. A kiedy już, no i gram w serialu i tak dalej, nie muszę na siebie zwracać tak uwagi, to mogę wtedy jakby pójść coś szlachetniejszego i bardziej stonowanego. No ale też nie są to rzeczy ani tanie, ani szare, szarobure, tylko no jak mówię, to jest taki styl, jak mówię, no to właściwie dzisiaj to mam wszystko Diora. To jest ten styl, mój ulubiony Diora Chanel, czarny z połyskiem, właśnie ja go nazywam. A polski ulubiony projektant to? Wiesz co, no jest trochę młodych polskich projektantów, których wspieram i z nimi współpracuję dużo. Teraz... Natomiast wiesz co, no ogólnie wiem, że Sieradzki robił bardzo ciekawe rzeczy, teraz znikł. Oni nie są tak stabilni finansowo ani butikowo, tak samo nawet Przybylski, jak Zień, jak Paproty, które jakby już są na stałe i nic ich nie zrzuci. Także to zawsze ma taki posmak, tu był butik, młodzi polscy projektanci rok temu, już go nie ma. Gdzie teraz te rzeczy są? Ach, gdzieś w pudłach. A więc to wszystko ma niestety taki posmak. Natomiast szyję sobie na miarę bardzo dużo u polskich projektantów, takich właśnie, którzy robią porządne garnitury fajne, jak Haratyk na przykład. No i ten.